Dzień dobry, szanowni mieszkańcy, witam państwa w kolejnym wykładzie online w ramach Akademii Bemowskiego Seniora. Dzisiaj pan Piotr Kociszewski, dzień dobry, przedstawi temat kultura ze wschodu i zachodu, Polska jako tygiel, miejsce spotkania kultur wczoraj i dziś. Za tydzień zapraszam państwa w czwartek 29 października o godzinie 12 na następny wykład online z panem Adrianem Pogorzelskim, który przybliży nam magię Podlasia. Życzę udanego oglądania, wspaniałego wykładu, i oczywiście wszystkim życzę zdrowia. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzień dobry, Piotr Kociszewski. Bardzo cieszę się, że po raz kolejny mam szansę spotkać się nie tylko z mieszkańcami dzielnicy Bemowo, ale ze wszystkimi zacnymi słuchaczami, którzy oglądają nas teraz lub później. Bardzo dziękuję zarządowi i wszystkim pracownikom operacyjnym za zaproszenie. Liczyłem, że to chyba pół roku, mniej więcej od naszego ostatniego spotkania. Rozmawialiśmy wiosną o górach, rozmawialiśmy o Słowenii, a dzisiaj przenosimy się w Polskę. Troszeczkę zgodnie z trendami tych wakacji, gdy wielu turystów pozostało w naszym kraju, nie wyjeżdżało za granicę, i chcemy spojrzeć na Polskę przez pryzmat miejsca spotkania kultur. Ten dzisiejszy temat, troszkę długi, eklektyczny, ktoś może powiedzieć barokowy, ale w nim najważniejsze jest to słowo spotkanie spotkanie różnych kultur, rozwinę za chwilkę narodowości ze wschodu i zachodu. Wczoraj, ale także jak ta sytuacja przekłada się na dzień dzisiejsze. Ja oczywiście reprezentuję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Wistula, ale także jestem pilotem, przewodnikiem, stąd wiele rzeczy, o których będę dzisiaj mówił, to moje własne obserwacje, doświadczenie prowadzenia wycieczek do tych właśnie różnych wielokulturowych miejsc, ale także prowadzenia prac badawczych na ten temat, jako pracownika naukowego. Zapraszam także na portal turystyka kulturowa.org, gdzie troszeczkę Więcej, właśnie publikacji, materiałów na temat Podlasia można zobaczyć. Szanowni Państwo, ale ruszamy i chciałbym, abyśmy spojrzeli przede wszystkim na Polskę, właśnie w wymiarze tego, że na obszarze naszego kraju nie wszystko było zawsze proste, nie wszystko było zawsze jednoznaczne, a Polska, zmieniając swoje granice, obszar, liczbę ludności, te wszystkie procesy spowodowały, iż nie pozostaje jednorodna, tylko przez wieki jako ta ziemia spotkania była kształtowana. W jednej z książek znalazłem taki cytat, pozwolę go sobie przywołać, że przez wieki naród polski przyjął transakcję, z hektolitrów krwi niemieckiej, ruskiej, litewskiej, tatarskiej, francuskiej, niderlandzkiej, szwedzkiej, rozmaitej innej, ale przy tym zachował. Swoją tożsamość. I za moment, w treści tego naszego wykładu, będę chciał, proszę Państwa, te różne nacje, które zostały wymienione pewnie nie wszystkie, bo czas nam na to nie pozwala ale właśnie zilustrować. Szanowni Państwo, osią więc naszego dzisiejszego spotkania będą pojęcia, których używamy na co dzień, które odmieniamy przez różne przypadki, ale warto znać ich formalne znaczenie. A więc na początku pozwolę sobie dokonać konceptualizacji. Tych pojęć, które Państwo widzicie na ekranie, a następnie przejdziemy do e, pewnej ich ilustracji. Najpierw wskażemy sobie pewne procesy, które do tego prowadziły, a więc nawiążemy do różnych wydarzeń okresu z historii Polski, a w drugiej części pozwolę sobie zilustrować, te wszystkie sprawy, o których powiem, konkretnymi przykładami z różnych regionów Polski, choć taką główną przestrzenią, o której będę chciał powiedzieć więcej, będzie region Podlasia, nazywanego bardzo często ziemią wielu narodów. Zapraszam więc, drodzy Państwo, a zacznijmy od rozumienia słów, a mianowicie przywołuję tutaj określenie mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej, a z tego Faktu występowania mniejszości bierze się oczywiście określenie wielonarodowości, etniczności, religijności czy wielowyznaniowości. Spróbujmy zatem sprawdzić, co znaczą te poszczególne e, określenia. E, warto wskazać tytułem wstępu, iż nie są to pojęcia oparte tylko na literaturze, ale możecie Państwo zauważyć, iż mają one swoje osadzenie w aktach prawnych. W prawie polskim funkcjonuje ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Dwa pojęcia zbliżone mniejszość narodowa i mniejszość etniczna. Natomiast to, co będzie je wyróżniało, to ten ostatni podpunkt zaznaczony na czerwono, no bo pewne cechy pozostają wspólne, a więc odróżnienie od pozostałych obywateli językiem, kulturą, tradycją, świadomość własnej historycznej wspólnoty i proszę zauważyć fakt zamieszkania przez przodków od co najmniej 100 lat, a więc musimy wyróżnić także mniejszości, które za chwilę wymienię od obywateli współczesnych państw, którzy przybywają do nas jako migranci, na przykład migranci zarobkowi, zatrzymując się w Polsce nawet na czas dłuższy, ale o tym za chwilkę. Natomiast proszę zauważyć, że kluczem w rozumieniu mniejszości narodowej jest fakt, iż jest to ta grupa obywateli. Polskich, zamieszkujących na terenie Polski, która jednocześnie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. A więc w innym miejscu na mapie, no przede wszystkim Europy, ale no możemy szerzej powiedzieć świata, ta wspólnota ma swoje ukonstytuowane państwo. Proszę zwrócić uwagę, że to będzie nas różniło od właśnie mniejszości etnicznej, bo jak Państwo widzą, to, Punkty pozostają wspólne, natomiast właśnie mniejszość etniczna to ta grupa, która nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym. Państwie. Jak przedstawia się zatem, proszę Państwa, ta liczba na podstawie prawa, które przywołujemy, a mianowicie jako mniejszości narodowe wymieniamy zatem przede wszystkim te grupy, które sąsiadują, których państwa sąsiadują z Polską. A więc, proszę Państwa, mniejszość białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, o niej też będę dzisiaj mówił, rosyjska, słowacka, ukraińska i żydowska. Kogo zatem nazwalibyśmy mniejszościami etnicznymi? No wymienilibyśmy tutaj przede wszystkim, proszę Państwa, Romów, o których też będę więcej chciał powiedzieć, Tatarów oraz Karaimów. Z tym, że ta ostatnia grupa w bardzo no, małym stopniu funkcjonuje dzisiaj na terenie Polski. Tą nazwę Karaimowie, kultura karaimska bardziej kojarzą Państwo z Litwą, z trokami. Kto z Państwa bywał na Litwie, z Wilna jechał do trok nad jeziorem Galwę, to pewnie odwiedzał czy karaimskie budynki, karaimską świątynię, czy wreszcie degustował karaimskich kibinów. Szanowni państwo, po raz pierwszy przywołuję dzisiaj mapę, no to oczywiście spojrzenie geografa, spojrzenie przestrzenne, gdzie tymi poszczególnymi sygnaturami, tak jak Państwo widzicie, są zaznaczone miejsca występowania poszczególnych mniejszości. Tutaj jeszcze mała poprawka, do mniejszości etnicznych powinienem dodać jeszcze łemków, przed momentem ich wymieniając, a z kolei za mniejszość językową wymienić. Kaszubów. Proszę zwrócić uwagę, iż te poszczególne sygnatury pokazują nam występowanie mniejszości, a jednocześnie, proszę Państwa, wielkości tych sygnatur określają nam te grupy. A więc można zobaczyć, że jest to naprawdę dość duże rozbicie na terenie Polski. No i to, co może nas przede wszystkim zaskakiwać, to że z jednej strony mamy można powiedzieć bardzo istotne związki, a więc mniejszość niemiecka występuje w pobliżu granicy niemieckiej, dawnego Śląska, mniejszość białoruska w pobliżu granicy białoruskiej, ale proszę zwrócić uwagę na mniejszość ukraińską, bowiem sygnatury pokazujące mniejszość ukraińską, oznaczone kolorem flagi, spotkamy nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, czy fragmentarycznie na terenie województwa lubelskiego, ale te sygnatury pojawiają się zarówno na północy, obejmując obszar województwa warmińsko-mazurskiego i części województwa pomorskiego, ale także, proszę Państwa, w całym pasie Polski Zachodniej, z takim naciskiem zarówno na Pomorze Zachodnie, jak i tereny Dolnego Śląska. Do tego, do tych procesów historycznych za chwilkę będziemy nawiązywali. Kluczem tutaj będzie słowo z jednej strony Ziemię odzyskane, a z drugiej strony Akcja Wisła. Szanowni Państwo, ruszajmy zatem i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, iż te procesy powstawania, tworzenia się, obecności mniejszości, one są efektem też różnych zależności. Z jednej strony możemy mówić o zmianach granic, możemy mówić o zjawiskach kolonializmu, patrząc tak w skali globalnej, w skali makro. Wreszcie, proszę Państwa, możemy mówić o akcjach osiedleńczych, a więc o zapraszaniu osadników z innych krajów, między innymi, no, w celu rozwoju gospodarczego danego regionu, wreszcie, proszę Państwa, o różnego rodzaju migracjach, a więc wędrówce ludów o charakterze politycznym, społecznym czy przede wszystkim ekonomicznym, ale także jako jeden z tych wskaźników, jedną z tych przyczyn wymienia się sfinalizowanie tak zwanego procesu narodowo-twórczego, czyli chociażby wydarzenia, których byliśmy świadkami na Bałkanach przez ostatnie 20 lat, gdzie po wojnach czasem krótkich, czasem w tym dłuższym konflikcie e, tworzyły się państwa, no ostatnie z tych państw, to między innymi Czarnogóra czy Kosowo. Ale my, drodzy Państwo, jesteśmy na obszarze Polski i szukając odpowiedzi, skąd przybywali ci dawni ostatnicy, e, mówimy tak naprawdę roboczo, znów cytuję książkę, z której korzystam, Dlaczego Polska, o tak zwanej Polsce podziemnej, a więc o tym, że wiele śladów my odkrywamy dzisiaj w warstwie archeologicznej, no nie mamy do czynienia z nimi realnie. No i właśnie jedna z hipotez, jedno z takowych domniemań mówi, proszę Państwa, o Celtach, którzy najprawdopodobniej zamieszkiwali niegdyś ziemię nad Wisłą i nad Odrą i był to, proszę Państwa, początek ery nowożytnej. Między innymi autorzy wskazują tutaj, że podczas badań prowadzonych na klasztornym wzgórzu w Tyńcu, a więc pod Krakowem nad Wisłą, gdzie mamy prastary klasztor benedyktynów, znaleziono ceramikę łużycką i celtycką, ślady ziemnych wałów i drewnianych Palisat. Więc już tam od VIII do V wieku przed naszą erą, właśnie osada obronna, proszę Państwa, ludów łużyckich mogła mieszkać, a potem być może przez samych Celtów była zamieszkana. Tutaj zresztą możecie Państwo zobaczyć, jak szeroki. Obszar pierwotnie Europy, właśnie przez tę migrację plemion grup celtyckich był właśnie zajęty. I fakt, że różne elementy, artefakty, jak chociażby ślady, też, proszę Państwa, możemy na terenie różnych wykopalisk w Polsce odnaleźć. Ale moi drodzy, my przenosimy się dalej i jesteśmy w województwie zachodniopomorskim. Patrzy na deltowe ujście odry, które oddziela Dzisiaj czy wskazuje samodzielną wyspę w Polsce? Wyspę Wolin, znaną Państwu pewnie z migracji turystycznych. Patrzymy na most na Wolinie, który jest mostem drogowym, ale proszę zobaczyć, że na takiej wyspie powstałej, można by powiedzieć, że w Dolinie Odry, mamy dzisiaj niebagatelne miejsce. Ono na co dzień tak nie wygląda, dlatego że to zdjęcie zrobione z lotu ptaka, ono pochodzi, proszę Państwa, z okresu wakacyjnego, kiedy to co roku na Wolinie odbywa się festiwal Wikingów. Stąd tak dużo namiotów. Stąd ten sztuczny most, który Państwo widzicie jako najbardziej wysunięty na południe po lewej stronie. Normalnie ta osada jest znacznie skromniejsza, ale nie zmienia to faktu, iż mówimy, proszę Państwa, o jednym z niegdyś najpotężniejszych grodów pomorskich. O Wolinie, który właśnie kontrolował ujście Odry do Bałtyku i przeżywał swój szczyt potęgi w X wieku kronikarze zapisali, że był jednym z największych portów dawnej Europy. Ibrahim ibn Jakub, który wędrował wtedy po Polsce w X wieku, który był na dworze ówczesnego władcy tona III, zapisał w swoich kronikach tak, proszę posłuchać, cytuję. Mają oni wielkie miasto nad oceanem, które ma 12 i port. Wojują oni z Miśko, a ich siła bojowa jest wielka. Nie mają króla, nie dają się prowadzić jednemu władcy, a sprawującym władzę wśród nich są, proszę Państwa, ich starsi. To miasto Wolin liczyło wtedy około 10 tysięcy mieszkańców. Zamieszkane było przez Słowian, Greków, Rusinów, Niemców, ale właśnie, proszę Państwa, także Skandynawów. Byli oni najprawdopodobniej mieszkańcy Wolina plemieniem słowiańskim, ale jednak było to też związane z migracjami Wikingów szwedzkich właśnie na południe. Proszę Państwa, co dzisiaj dzieje się na Wolinie? Grupy turystyczne mogą do tego miejsca przyjechać, mogą zwiedzać właśnie osadę, e, która, proszę Państwa, tam e, funkcjonuje i przenieść się jakby w dawne czasy. Bo ci, którzy tą osadą zarządzają, to naprawdę ludzie pełni pasji. To ludzie, którzy oprowadzają w strojach, którzy nawiązują do dawnego rzemiosła, czy chociażby przygotowują proste potrawy w piecach, tak jak być może niegdyś to bywało. Wsiadają czasem do łodzi, stylizując te dawne łodzie wikingów, a tak, proszę Państwo wyglądają rekonstruktorzy, którzy w tej ogromnej e, imprezie, jaką jest Festiwal Wikingów, uczestniczą, przybywając z Polski, ale także innych krajów europejskich i dokonując różnych, proszę Państwa, e, rekonstrukcji. Można by powiedzieć, że potęga Wolinu została złamana przez jednego z królów duńskich, który zapisał tak. Ja, Sven, przyglądałem się temu osobiście, jak arcybiskup Absalon zrównał z ziemią mury założonego przez Haralda miasta Jomsborg, a więc właśnie tego dawnego potężnego Wolina. Ale, szanowni Państwo, przenosimy się wreszcie do tej części Polski, która aż do dnia dzisiejszego słynie z pewnej magii, pewnej tajemniczości i na obszarze której tych wiele spraw pozostaje dzisiaj do końca niewyjaśnionych. Polska Północno-Wschodnia, obszar dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego oraz obszar województwa podlaskiego, jego północnej części, a dokładniej Suwalszczyzny, która no nigdy historycznym Podlasiem nie była, ale dzisiaj w to administracyjne województwo jest włączona. Mówimy o terenach, które były zamieszkane przez plemiona pruskie, Przez plemiona pogańskie, choć wymienia się także między innymi Jaćfingów, których ślady, e, dawne miejsca pochówku, możemy odnaleźć do dzisiaj w północnej części województwa podlaskiego, na północ od Suwałk, w stronę e, między innymi granicy z Litwą. Mówi się o tym obszarze, jest to Suwalski Park Krajobrazowy, ale właśnie te ślady jaćwingów tam można odnaleźć, ale nazwy także pochodzenia jadźwieckiego. Natomiast na obszarze dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego, niedaleko krainy Wielkich Jezior Mazurskich, czyli na obszarze, na obszarze historycznych Mazur, istnieje kraina, proszę Państwa, którą niegdyś nazywano Galindia. To plemię Galindów do dnia dzisiejszego w sumie nie jest znane. Krążą o nim pewne legendy, krążą o nim pewne opowieści, natomiast, proszę Państwa, te wątki inspirują, fascynują, a fakt, że tak jak niegdyś pisano o historii mazowsze, że spowija je mgłanie pamięci, wywołują różne, może fantazje, fascynacje, ale co ciekawe, także pomysły na biznes. O kim i o czym mowa? Mowa, proszę Państwa, o Czesławie Kubackim, który na półwyspie nad jeziorem Bełdany postanowił u ujścia Krutyni stworzyć własną krainę. I nazwał ją, proszę Państwa, Galindia. E, tutaj mamy pewną taką, pewne takie zapisy, że Galindia historyczna być może rozciągała się między Barcją Polską e, na południe do rzeki Narew, na wschodzie aż do Ziemi jaćwieskiej. Natomiast, proszę Państwa, to co zrobiono na tym półwyspie, to tak naprawdę no, postawiono część noclegową, część gastronomiczną, ale to wszystko zostało ubrane w niesamowitą, kolorową, Opowieść. A więc, proszę Państwa, jedzie się tam krętą, leśną drogą, i w pewnym momencie Wasz samochód albo autokar może zostać zatrzymany przez, uwaga, cytuję, gromadę, jak to czasem widać na tym zdjęciu, półnagich dzikusów odzianych w skóry z maczugami w dłoniach, proszę Państwa. No i możecie zostać zaprowadzeni przed. Oblicze wodza. Troszeczkę może nie do końca humanitarnie wygląda to zdjęcie. Nie wiem, czy jest pozowane, czy nie, ale rzeczywiście, proszę Państwa, na tym to polega. Oddajecie swoje telefony komórkowe, smartfony, i dopiero po dokonaniu konkretnych rytuałów możecie usiąść w kręgu, czy zostać członkami. Plemienia. E, proszę Państwa, no ta oferta jest poniekąd komercyjna. Proszę zobaczyć, że jak Państwo wejdziecie na stronę, to są dane sprzed kilku lat, ale właśnie przy ujściu rzeki Krutyni nad jeziorem był dany. Bardzo proszę, napad galindów, pasowanie na galinda, czy wreszcie galindowe zajęcia integracyjne. Nie będę komentował wyborów najdzikszej, najlepszej nałożnicy. Pozostawię tutaj, proszę Państwa, może troszeczkę fantazji naszym słuchaczom. Natomiast faktem jest, że takie rzeczy się dzieją. Rzeczywiście moja grupa została, kiedyś tam z grupą uroczych pań przedszkolanych, prawie same kobiety, grupa została porwana, no, panie może nie były wiązane i trzymane w klatkach, ale byłem ja i kierowca, ja zostałem szamanem, on królem, miał wybrać sobie na łóżnicę. no, kolorowo naprawdę opowieść, ale przede wszystkim świetny czas w pięknym miejscu nawiązujący do tej dawnej tradycji. Oczywiście, w każdym z takich miejsc rodzi się pytanie, gdzie kończy się pewien autentyzm, zaczyna komercja, Tutaj wydaje mi się, że te granice są jeszcze bezpieczne. Moi drodzy, ale my przenosimy się w czasy średniowiecza, kiedy to na ziemiach polskich odnajdujemy różne rodzaje osadnictwa. Odnajdujemy osadników, którzy przybywają jako koloniści niemieccy, mamy kupców żydowskich, wreszcie tych, którzy przybywają od wschodu. Wówczas to rzeki są tymi dawnymi autostradami, ale jednocześnie kierunkami migracji. No i mówimy, proszę Państwa, o Rzeczpospolitej, która pierwotnie e, funkcjonowała mając po swojej wschodniej stronie, właśnie ziemie litewskie, ziemie, z których Litwini także ziemie polskie najeżdżali. Patrz kazus Konrada Mazowieckiego, który no dlatego ściągał zakonu, zakonników rycerzy Szpitala Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie. Ale wreszcie mamy Unię. Pierwszą Unię Krewską, która potwierdza to, że Władysław Jagiełło zostaje władcą polskim. I kolejne Unie Personalne, wzmocnione Unią Realną, Unią Polską. Polsko-litewską zawartą w Lublinie w 1569 roku. I to wówczas rozpoczynamy tą wspólną historię Rzeczpospolitej obojga narodów, co staje się także historią nie tylko polskiej Litwy, ale właśnie także Rusinów, Ukraińców, Białorusinów czy narodów. Bałtyckich. No i proszę Państwa, na Mazowszu, niedaleko, niedaleko dzielnicy Bemowo, niedaleko samej Warszawy, mamy trasę, która pozwala nam śladem tej bliskiej, ale już wielokulturowości wyruszyć. Wielki Gościniec Litewski. To inicjatywa, która powstała kilka lat temu w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, na Zamku w Liwie, odtworzenia Dawnego szlaku, szlaku, który łączył Polskę i Litwę i przebiegał przez te dawne stare miasta, a potem w czasach saskich, w czasach późniejszych, stał się ważnym, istotnym szlakiem handlowym. Dzisiaj można by powiedzieć, że został przywrócony jako współczesny tematyczny szlak kulturowy. I te tablice Wielkiego Gościńca Litewskiego jako szlaku, szczególnie w tej jego części mazowieckiej, możecie państwo znaleźć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że szczególnie istotny w tej mojej opowieści jest fragment około 80-90 km na wschód od Warszawy, wzdłuż starej drogi prowadzącej przez Stanisławów, Dobre, przez Liw i Węgrów. Niegdyś dwa potężne grody, ale oddzielone Rzeką Liwiec, 140 kilometrów, znacie ją może z kajaków, może macie tereny działkowe w okolicach Puszczy Kamienieckiej, Urli czy innych miejscowości, ale niegdyś ta rzeka Liwiec oddzielała Koronę od Litwy, dlatego że Węgrów, proszę Państwa, był już miastem Litewskim. I mówię o tym dlatego, bo to jedno, moim zdaniem, z najbliżej położonych miast miasteczek Warszawy, w których właśnie tą dawną wielość można, proszę Państwa, obserwować. E, świadczy, świadczy o tym co najmniej kilka faktów, natomiast z taką najlepszą ilustracją, co prezentuje zdjęcie po prawej dolnej stronie jest wystawa. Która została otwarta bodajże dwa lata temu w podziemiach odnowionego klasztoru franciszkanów, a nazywa się Węgrów Miasto Wielu kultur i religii. Węgrów położony był na szlaku wielkiego gościńca litewskiego. Zdjęcie z góry to zdjęcie pokazujące, no niewielką na razie, ale ekspozycję w Sokołowskim Ośrodku Kultury, bo to jego była dyrektor, obecnie senator, była marszałek senatu pani Maria Koc, etnograf, była inicjatorką stworzenia tego wielkiego gościńca litewskiego, a sam Węgrów to miasto, które gdy było własnością najpierw Radziwiłów, a więc było miastem wybitnie protestanckim, miastem, które wówczas było także bardzo ważnym ośrodkiem kultury ariańskiej na ziemiach polskich, potem stało się miastem krasińskich i to oni, proszę Państwa, dokonali jego przebudowy. I chociażby barokowy kościół pochodzi z ich fundacji, a w kościele tym mieści się magiczne lustro Twardowskiego. Ale to wątek na inną opowieść, może przy kolejnym spotkaniu. I powiem tylko, że cukrownia, którą Państwo widzą na górze, a raczej budynki dawnej cukrowni Elżbietów, dzisiaj będą przechodzić no, daleko idące procesy rewitalizacji i być może za jakiś czas w Muzeum Węgrowa będziemy mogli się spotkać. No ale proszę Państwa, pora wprowadzić troszkę prowokacji, a mianowicie powiedzieć o tym, że wieki temu w Węgrowie faceci już chodzili w spódnicach. Ale to nie żadne ruchy współczesne, nie będziemy w żaden sposób, mówię to z uśmiechem i przekąsem, wchodzić w politykę, ale proszę Państwa, to Szkoci, którzy byli sprowadzani właśnie jako osadnicy z tej dalekiej, z perspektywy Węgrowa e, Szkocji e, za czasów Radziwiłów. I do dnia dzisiejszego, proszę Państwa, e, można. Zapoznawać się z ich śladami, dlatego że oni przyczyniali się między innymi do rozwoju rzemiosła w węgrowie. Dzisiaj na miejscowym cmentarzu, ich pochówki, jako pochówki protestanckie, można proszę Państwa jeszcze odnaleźć. Jedno z tych zdjęć wskazuje wręcz dokładne zaznaczenie tych grobów. Ale moi drodzy, tak samo można by powiedzieć, że miejscem, które mówi nam o tej wielości czy wielokulturowości, jest przepięknie położona. Góra Zamkowa w Drohiczynie. Bo Drohiczyn, ten maleńki, położony nad Bugiem, mający dzisiaj 2000 mieszkańców, niektórzy mówią, że jest tam sennie, spokojnie, ale Drohiczyn, mimo tego, że administracyjnie jest tylko siedzibą gminy, choć ma wspaniałego burmistrza, pana Wojciecha Bożyma i świetnych ludzi, którzy rozwijają miejscową kulturę, jest jeszcze stolicą diecezji ale to historyczna stolica Podlasia. A Góra Zamkowa to miejsce, które było, proszę Państwa, stolicą koronacyjną, bo to być może tam znajdował się zamek, gdzie miała miejsce w XIII wieku koronacja księcia Daniela Halickiego, tego, który otrzymywał koronę papieską jako władca. Rusi. Dzisiaj ten wątek powraca w historii Drohiczyna. To wiele opowieści, to wiele jakichś takich domniemywań, jak niegdyś to wyglądało. A Drohiczyn to to miasto Podlasia, które miało niegdyś stronę lacką i stronę ruską. Klasztory prawosławne, obecność społeczeństwa żydowskiego, a więc to, o czym pisze pani profesor Joanna Angel z mojego wydziału w jednym ze swoich esejów, mówiąc, że Podlasie to sztuka życia razem, choć czasem tak różnie. No i właśnie ilustracja tej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Unii Polsko-Litewskiej, zawartej, proszę Państwa, w Lublinie, i mapa, która pokazuje, jak ta wielka Polska wówczas wyglądała i jak wiele ziem wówczas ją tworzyło, i to chyba odpowiedź na pytanie, skąd ta wielość jak najbardziej się brała. Uwaga, w Lublinie powstaje teraz muzeum. Nie pamiętam dokładnej nazwy czy ziem wschodnich, czy kresów, ale już niebawem ta ekspozycja pozwoli nam na przeniesienie się w te dawne obszary. Potężnej Rzeczpospolitej obojga narodów. Wreszcie, proszę Państwa, ta Rzeczpospolita to ta, która była tolerancyjna, tak jak napisano to w żółtym boksie, wobec Żydów, wobec wyznawców prawosławia i pozostawała w tym określonym momencie czasu wyspą spokoju wśród wojen religijnych Europy wieku XVI. Z kolei, proszę Państwa, gdy mówimy, gdy mówimy o Rzeczpospolitej odrodzonej, o dwudziestoleciu międzywojennym, to raz jeszcze państwo wielonarodowe, wieloetniczne i wielowyznaniowe. Po wojnie oczywiście to się bardzo zmienia i Polska się staje prawie że monolitem, natomiast to dwudziestolecie międzywojenne jak najbardziej jest tego potwierdzeniem. Gdzie możemy to dzisiaj zobaczyć? Jak takie dawne miasteczka kresowe wyglądały? Możemy się przenieść mentalnie i wizualnie do może miasteczek dawnej Galicji, a więc terenu zaboru austriackiego, tego pogranicza, dzisiaj byśmy powiedzieli południa Polski. Bo w ostatnich latach zostały na skutek różnych projektów, czy powstały, zostały wybudowane takie rekonstrukcje dawnych rynków galicyjskich. Powstały co najmniej dwie. Ta, którą państwo widzicie na zdjęciu, to ekspozycja tworząca część dzisiaj Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nad rzeką San w Pieszczadach na Podkarpaciu, ale bardzo podobna ekspozycja powstała również w Nowym Sączu w skansenie, który tam się znajduje. Rynek galicyjski to dzisiaj rzeczywiście przestrzeń, gdzie możemy, proszę Państwa, poprzez różne wydarzenia, poprzez różne festyny, festiwale, które się tam odbywają, zobaczyć może tych prawdziwych mieszkańców, ale zajrzeć, proszę Państwa, także do środka poszczególnych budynków. To dom żydowskiego kupca, dom aptekarza, sklep kolonialny, a kawałek dalej budynki, które pełnią też funkcje religijne. To, czego ludzie, turyści dzisiaj szukają w takich miejscach, to tak zwane doświadczenie, nie tylko zobaczenie, nie tylko posłuchanie, ale możliwość włączenia w życie takiej wspólnoty poprzez na przykład degustację różnych produktów, które podczas imprez są tam przygotowywane. Kiedy w jedną z wrześniowych niedziel, 20 września, ja byłem ostatni raz w Bieszczadach, właśnie w Skansenie w Sanoku, był tam na przykład jarmark staroci. Do tego w piekarni pieczono chleb według dawnej receptury, a to wszystko właśnie z tym głównym emblematem dawnego miasteczka galicyjskiego. To wreszcie ulice, których dzisiaj nie ma, bo przecież moglibyśmy szukać ulic dawnej Warszawy. One pojawiają się dzisiaj w Muzeum POLIN, pojawiają się w inscenizacjach Teatru Żydowskiego, ale to chociażby słynne Nalewki, które tą jedną z głównych ulic dawnej żydowskiej Warszawy dwudziestolecia międzywojennego były, czy chociażby, proszę Państwa, ulice krakowskiego Kazimierza, gdzie do dnia dzisiejszego nie tylko na potrzeby filmowców, ale przede wszystkim wielu turystów przybywających nie tylko z Izraela, ale z różnych części Europy, te dawne drewniane tablice właśnie pozostały. I to fakt, że dzisiaj można wędrować po Warszawie, która tą Warszawą wielokulturową też może być. Nazwana. Proszę zobaczyć, że ta mapa, którą tutaj prezentuję, pochodzi z jednego z projektów, które kilka lat temu realizował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w 2014 roku. I możecie Państwo zobaczyć nie tylko obiekty sakralne czy cmentarze, bo one oczywiście są w przestrzeni Warszawy, niedaleko mamy na Powązki. Wiemy, że kompleks cmentarzów powązkowskich to nie tylko cmentarz rzymskokatolicki, ale to cmentarze ewangelickie, to cmentarz tatarski, to cmentarz żydowski. Ale proszę zobaczyć także na sygnatury, które określają miejsca takie jak restauracje, sklepy z różnych stron świata, czy wreszcie miejsca takie jak muzea, galerie, czy prezentujący taniec albo sztuki walki. A więc ta wielość, wielokulturowość, jak najbardziej, proszę Państwa, w przestrzeni Warszawy, zarówno lewo, jak i prawobrzeżnej, jest do dzisiaj obecna. Wreszcie, moi drodzy, mówimy o procesie, który niestety pozostawił po sobie bardzo długotrwałe skutki i które można by powiedzieć, że zakończył wojnę światową drugą, która mówimy, że skończyła się w roku 1945. Ale na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na obszarze Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego to wcale nie był rok 1945. Mówi się, że akcja Wisła, 1947 rok, to było tak naprawdę to była ta kolejna fala jeszcze procesów, których dopiero zakończenie można by powiedzieć, że ten. Okres zamknął. To nie czas i nie miejsce dyskutować o tym, jaką rolę odegrała tutaj śmierć generała Karola Świerczewskiego Waltera, czy była to zasadzka, czy był to zamach, czy było to działanie celowe, czy nie. Tutaj, jakby literatura, historycy oceniają sprawę bardzo, bardzo różnie i polecam zerknąć do różnych źródeł, ale musimy powiedzieć o masowych przesiedleniach rdzennej ludności. Ludności Ruskiej ludności rusińskiej, a więc Ukraińców, ale także Łemków i bojków, którzy te tereny Południa i Południowego Wschodu zamieszkiwali. I proszę zauważyć, że te kierunki, te sygnatury, które Państwo widzicie na mapie, pokazują dalej punkty rozdzielcze ale także wiele miejsc docelowych, do których te tak zwane ziemie odzyskane, ludność właśnie trafiała. E, mówimy tutaj przede wszystkim o obszarze zamieszkałym przez dwie potężne grupy ludnościowe. Przez Łemków, którzy zamieszkiwali obszary od mniej więcej, proszę Państwa, terenów Beskidu Sądeckiego, tutaj jako taką granicę wskazuje się Krynicę Górską, wskazuje się Muszynę, aż przez Beskid Niski, po granicę Bieszczad, bo ślady Łemkowskie znajdujemy jeszcze w okolicach Komańczy, Łupkowa, bo rzeczywiście przełęcz Łupkowska ze słynnym tunelem, to granica pomiędzy Bieszczadami a Beskidem Niskim, a tak naprawdę granica pomiędzy Karpatami Zachodnimi i Karpatami Środkowymi. Z kolei tereny Bieszczad, albo Bieszczadów, obie nazwy są prawidłowe językowo, to obszary zamieszkane przez bojków, górali górskich, górali, którzy mieli swoje. Pochodzenie tak naprawdę jeszcze z czasów wołoskich. Do dnia dzisiejszego na terenie Bieszczad, no tu akurat w Skansenie, ale czasem w poszczególnych miejscowościach można jeszcze odnaleźć łemkowskie chaty, proszę Państwa, długie, kilkuizbowe, połączone z budynkami gospodarczymi, ale na przykład dzisiaj odnawia się także kultura w rozumieniu na przykład kuchni łemkowskiej, stając się jadłospisem menu właśnie różnych restauracji tematycznych, a gdzieś Właśnie w imprezach ludowych te stroje łemkowskie oraz bojkowskie powracają. Więc poniekąd ta społeczność pozostaje żywa nie tylko. Na kartach opowieści, czy chociażby właśnie w budynkach skansenowych. Przy Państwa, warunki akcji Wisła były niesamowicie trudne. Żołnierze wjeżdżali do miejscowości, dawali tak naprawdę mieszkańcom dosłownie kilka godzin na spakowanie swojego majątku, a raczej najpotrzebniejszych rzeczy i rozpoczynała się migracja. No i właśnie do dnia dzisiejszego pozostały. Pomniki, pozostałe tablice, które wspominają tych, którzy z tej rdzennej Łękowszczyzny albo bojkowszczyzny zostali wypędzeni. Bieszczady to ten obszar, który po akcji Wisła e, tak naprawdę stał się obszarem wtórnie zdziczały. Potem to dopiero pierwsi osadnicy, potem harcerze, akcja Bieszczady 40 i Bieszczady, które przez lata były nazywane, mimo że położone na wschodzie, dzikim. Polskim zachodem. Dzisiaj te bieszczady najbardziej turystyczne, ustrzyki górne, Wetlina, Cisna, to są te tereny, które są strasznie zadeptane przez turystów. Tegoroczne lato to są tak naprawdę rekordy, jeżeli chodzi o liczbę, już nie mówiąc o tych, którzy wędrują śladem Watachy, a więc serialu żbiowskiego. Więc wystarczy wyjechać troszeczkę bardziej na północ, okolice Baligrodu, w to pogórze Bieszczackie, tam wjechać w boczne Doliny i zatrzymać się. I zobaczyć w tych dolinach nagle owocowe drzewa i krzewy. Wejść i wśród zarośniętych traw znaleźć fundamenty domów, których już dzisiaj nie ma. Wreszcie proszę Państwa, zajrzeć do dawnych bieszczackich cerkiewek. Ta cerkiew na górze to cerkiew wyjątkowa, dlatego, że to cerkiew w smolniku nad sanem. Jedyna zachowana w bieszczadach cerkiew bojkowska, cerkiew o charakterze tak zwanym namiotowym, bo proszę zobaczyć, że trzy części tej cerkwi, one właśnie tak jakby oddzielne namioty nam przypominają. Cerkiew wpisana na listę UNESCO, odwiedzana dzisiaj przez turystów, a pielęgnowana przez miejscową społeczność. Pozdrawiam pana Adama Leśnika z Nadleśnictwa Stuposiany, który właśnie na co dzień jest jej opiekunem, ale opowiada nieraz niesamowite historie, jak to któregoś razu był pszczeli ul na górze cerkwi. No i kto przyszedł, proszę Państwa, do cerkwi? Bynajmniej nie w celu modlitewnym. Niedźwiedź, który był tak zdenerwowany, że nie może dostać się na górę, że ten gąd drewniany, który Państwo widzicie swoimi pazurami, również zdejmował. Z kolei ta cerkiew na dole to cerkiew w czarnej. Ja za moment jeszcze o tej miejscowości wspomnę w innym kontekście. Cerkiew, która dzisiaj jest kościołem katolickim, ale spójrzcie Państwo na to zdjęcie na dole, na ikonostas, który normalnie kościana z ikon powinien oddzielać prezbiterium od Nawy Głównej, zanim znajduje się ołtarz, ale tutaj to właśnie ikonostas został przesunięty i dzisiaj w ten ikonostas prawosławny wkomponowany jest w rzymskokatolickie tabernakul. żyjący już ksiądz Andrzej, proboszcz tej świątyni, pierwszy proboszcz pochowany na terenie Bieszczad, zmarł po ciężkiej chorobie, to ten, który niejednokrotnie mówił, że jest na terenie niełatwym. Dlatego proszę Państwa, że te tereny Bieszczackie to tereny, które zostały zasiedlone po tak zwanej korekcie granic. O tym za chwilkę, ale jeszcze jako pewną ilustrację tej akcji Wisła, żeby zakończyć ten wątek procesów, przywołam moje tegoroczne zaskoczenie. Z racji różnych obowiązków uczelnianych, pobytów na Mazurach, miałem możliwość odkrywać Węgorzewo, miejscowość już położoną w północnej części krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad Węgorapą, niedaleko kompleksu Jeziora Mamry. I to, co wywołało moje zdziwienie, to świątynia. Przyjechałem specjalnie koło niej dwa razy sam samochodem, proszę Państwa, i budynek, który jako kościół, no powiedziałbym neogotycki, automatycznie kojarzył mi się z kościołem, proszę Państwa, ewangelickim, zatrzymałem się, a to cerkiew. To cerkiew grecko-katolicka, która właśnie tej społeczności przesiedlonej po akcji Wisła służy i zresztą wnętrze tej tej cerkwi możecie Państwo teraz zobaczyć. No i Nawiązując jeszcze do czarnej do słów księdza Andrzeja, pozwoliłem sobie już przewinąć tekst, aby powiedzieć o tym, co najważniejsze, mamy do czynienia ze zmianą granic 1951 rok. Podobno, podobno biorę to w ostry cudzysłów, my oddaliśmy Związkowi Radzieckiemu nic nie warte tereny na zakolu Bugu koło Sokala, a otrzymaliśmy tereny, które miały stać się polskim Teksasem. Czarna lutowiska, które miały być zasobne w złoża ropy naftowej. Nikt głośno nie powiedział, że te tereny, które oddaliśmy Związkowi Radzieckiemu, były to tereny najprawdopodobniej bardzo bogate w węgiel. Niemniej, proszę Państwa, nastąpiła korekta granic i ziemię dzisiejszego powiatu bieszczackiego, ustrzyk dolnych gminy lutowiska i gminy Czarna dopiero w 1951 roku zostały włączone w teren. Polski. Widać to dzisiaj na mapie, ale szczególnie widać to wśród miejscowej ludności. Społeczność parafii czarna, która obejmuje stosunkowo duży obszar. To są obszary duże powierzchniowo, ale przecież gmina Lutowiska to ten teren w Polsce, gdzie mamy najmniejsze zaludnienie, bodajże około 30 osób na kilometr kwadratowy. Tam w tej parafii pozostały dwie albo trzy rdzenne rodziny. Pozostali to osadnicy, którzy właśnie z tego zakola Bogu, z tej sokalszczyzny, tutaj proszę Państwa, przybywali. No i wreszcie zadajemy pytanie. Jak wyglądają, proszę Państwa, sprawy współczesne. Z jednej strony bardzo wiele projektów, wiele działań, Warszawa, inne miasta, które nawołują czy nawiązują do tej Rzeczpospolitej wielu narodów. Bo wracam raz jeszcze do mapy, do map e, rozbicie tych społeczności na terenie Polski jest naprawdę duże. E, patrząc na ludność, proszę państwa, z drugiej strony te mniejszości stanowią tak naprawdę procent, to są dane. Akurat sprzed, z poprzedniego spisu powszechnego, ale tutaj zilustrowane za pomocą tych diagramów, pokazują nam, że te mniejszości narodowe wcale nie są aż tak duże, ale ich wielość pozwala na budowanie narracji, na szacunek dla nich, ale także no, z mojej perspektywy, geograficznej, kulturowej, turystycznej e, próbę docierania do tych miejsc i autentycznego ich. Poznawania, bo turystyka jest jednak, czy ma być właśnie dialogiem kultur. E, wspomnieć chciałbym, zanim przejdę jeszcze do województwa podlaskiego, e, w skali makro o tych wspólnotach, które, e, ludności, które zamieszkują na terenie Polski. I tutaj takim ciekawym wątkiem jest społeczność ormiańska. E, nie wiem, jak wielu naszych słuchaczy, mieszkańców Warszawy, jest w stanie, proszę Państwa, od razu rozpoznać to zdjęcie. No, nie jest to bemowo, jesteśmy w zupełnie przeciwnym skraju Warszawy, na samym południu, a mianowicie jesteśmy w dzielnicy Wilanów. Stoimy przed świątynią Opatrzności Bożej, gdzie, proszę Państwa, został poświęcony w 2018 roku tak zwany Haczkar, a więc ormiański, przybliżę raz jeszcze, kamienny krzyż. Tutaj został on oznaczony jako hołd ojcu świętemu Janowi Pawłowi II, ale mówi nam tak naprawdę o tym, że Ormianie od setek lat żyją na terenie Polski. Ta społeczność ormiańska to zarówno żołnierze, którzy walczyli pod Grunwaldem, Chocimiem, czy brali udział w odsieczy wiedeńskiej, ale tego niesamowicie istotną ciekawostką jest fakt, proszę Państwa, że matka jednego z poległych w obronie Lwowa żołnierzy Konstan, to była z pochodzenia Ormianka, i ona została wybrana, aby wskazać trumnę bezimiennego poległego, która następnie w grobie nieznanego żołnierza została złożona. E, katolicy. Obrządku Ormiańskiego związany jest z nimi jako nadzorca z ramienia episkopatu ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. I chociażby właśnie w świątyni Opatrzności Bożej co jakiś czas te celebracje w tym rycie ormiańskim, rycie wschodnim, właśnie mają miejsce, ale wystarczy też wyruszyć w Polskę. Przepiękny rynek, rynek, który często bywał tożsamiany z renesansowym ratuszem, mowa o zamościu, ale obok tego ratusza mamy właśnie przepiękne kamienice, nazywane kamienicami ormiańskimi i świadczące o pochodzeniu dawnego, proszę Państwa, e, położeniu, przepraszam, dawnego zamościa, właśnie moi drodzy, na. Szlakach handlowych. Wreszcie, proszę Państwa, wypada parę słów, czy trzeba nawet powiedzieć o tych, których nazwano, i teraz przewinę na chwilkę slajd, ostatnimi koczownikami Europy, ale jednocześnie tymi, których DNA przez wiele wieków, lat, no dzięki współczesnym technikom, było, proszę Państwa, tak naprawdę badane. Skąd ludność romska, Romowie nazywani też Cyganami, tworząc społeczność ponad dziesięciomilionową, skąd tak naprawdę oni przybyli na teren Europy? I tutaj rzeczywiście, proszę Państwa, filologowie odkryli, że być może ojczyzną tej społeczności romskiej są Indie. Bo ich język jest no, w jakichś swoich założeniach zbliżony do języków indyjskich. No i dalej, proszę Państwa, oni wyruszyli w wędrówkę, pierwotnie podawali się za pokutujących pielgrzymów z Egiptu, w co na początku wierzono, widząc w ich śniadą cerę i właśnie, proszę Państwa, barwne E, tabory. Jacy są, e, jacy są, proszę Państwa, cyganie dzisiaj? No, słynne tabory, o których śpiewa e, Maryla Rodowicz, ale też fakt, że jeszcze mniej więcej w latach 60. XX wieku te migracje. To, te przenieś, przenosiny tej ludności właśnie, proszę państwa, miały miejsce, no ale niestety represje ze strony władzy ludowej spowodowały, że raczej dzisiaj, proszę państwa, e, cyganie przyjęli taki stacjonarny... Tryb życia. Bardzo ciekawym miastem, w którym ten wątek cygański się pojawia, wątek romski, jest Tarnów, miasto położone w województwie małopolskim, miasto galicyjskie, miasto wielu kultur, ale to właśnie tam, proszę Państwa, jednym z oddziałów muzeum etnograficznego jest muzeum romskie. Przed nim znajduje się właśnie taki tabor, ten wóz, ale tą kulturę romską można tam. Poznawać, choć z drugiej strony, oczywiście, miejscem cygańskich koncertów, co może nasi słuchacze, którzy bywali w miejscowości uzdrowiskowej, w ciechocinku, też jak najbardziej można potwierdzić. I wreszcie na koniec tego spojrzenia makro, jeszcze proszę Państwa, jeden wątek, a mianowicie wątek holenderski. W ostatnich latach w miejscowości pod Płockiem, która nazywa się Wiączemin. Polski, Powstał skansen, został otwarty skansen osadnictwa holenderskiego, ale z drugiej strony, kiedy jedziecie na północ w stronę Doliny Wisły, z Bemowa to świetny punkt wypadowy, to natrafiacie Państwo w Dolinie Wisły na odcinku od mniej więcej Modlina do Płocka, natrafiacie na miejscowości, które mają w sobie podwójne nazwy. Mamy Kazuń i Kazuń Polski. Troszyn i Troszyn polski. Secymin i Secymin polski. E, o kim i o czym mowa? Mowa o osadnikach, którzy przybywali m.in. w Dolinę Wisły, zarówno na tym odcinku mazowieckim, jak i na północy Polski z terenów Europy Zachodniej, z terenów dzisiejszych Niderlandów. Stąd nazywano ich Oleandrami, ale nazywano ich też ze względu na ich wyznanie. Mennonitami, dlatego że byli wyznawcami. E... To jest odłam protestantyzmu, anabaptyzmu e, związanego z osobą ich duchowego przywódcy, Meno Simonsa. E, I to, co proszę Państwa istotne, że jak chcemy sobie wyobrazić tych dawnych mennonitów, to powinniśmy przenieść się mentalnie do Ameryki Północnej i pomyśleć o Amiszach, dlatego że bardzo wiele e, jakby zasad ich życia i pewnych założeń pozostawało wspólnych a więc pacyfiści, a więc osoby, które żyły we wspólnocie, osoby, które pozostawały bardzo konserwatywne i bardzo takie zachowawcze w stosunku do osiągnięć cywilizacji. Z drugiej strony, widząc ten dom, który jest zrekonstruowanym domem holenderskim, oni wiedzieli, co to znaczy mieszkać w dolinach rzek. To były domy, które były wznoszone często na wzgórzach, gdy jak rzeka wylewała, to Olendrzy zamieszkiwali bezpiecznie. Dzisiaj zostały po nich muzea, skanseny, zostały, proszę Państwa, cmentarze, gdzie miejsca ich pochówku, zarówno na Mazowszu, jak i na Żuławach na północy Polski, można odnaleźć. Ale zostały także wybitne powidła, bo między innymi właśnie umiejętność robienia dobrych powideł, taką kulinarną sztuczką, dzisiaj pozostaje. No i wreszcie, proszę Państwa, zapraszam Was na koniec, abyśmy wyruszyli na Podlasie. Region, który no, jako dzisiejsze województwo administracyjne może być chyba rzeczywiście uznany za ten, gdzie to skup, jakby to skupisko, czy ta przestrzeń występowania mniejszości jest naprawdę bardzo duża. Zapraszam więc, aby o Podlasiu, mówić jako Rzeczpospolitej nie Jednego narodu, nie obojga narodów, ale właśnie wielu narodów. Taką wizualizacją tego w założeniu twórców od kilku lat ma być sam herb, logo Województwa Podlaskiego. My w Warszawie na Bemowie mamy syrenkę, a Województwo Podlaskie ma żubra prastarego króla puszczy, związanego z Puszczą Białowieską, a dzisiaj występującego oczywiście w wielu innych miejscach na terenie województwa podlaskiego. Ale proszę zauważyć, że to logo zaprojektowane przez Leona Tarasewicza, podlaskiego artystę, ono wygląda jak taki rozmyty pikselowy obraz. Trochę jakbyśmy sobie przypomnieli czasy Amigi albo Atari, prawda? Ale rzeczywiście, proszę Państwa, te piksele, ich wielość i te kolory mają symbolizować tą wieloetniczność i wielokulturowość Podlasia. Świetnie zobrazowały to dzieciaki z jednej ze szkół, gdzie właśnie tego żubra przyozdobiły różnymi symbolami i budowlami religijnymi. Dlatego też nieraz o Podlasiu mówimy, że to ziemia pod znakiem gwiazdy, krzyża i półksiężyca. Ruszamy proszę Państwa zatem naszymi przewodnikami mogą być też ci duchowni różnych wyznań to akurat zdjęcie zrobione nie stricte w województwie podlaskim ale przed z synagogą we Włodawi już na terenie województwa lubelskiego, ale właśnie to współistnienie tych jakby różnych grup narodowościowych, to także no właśnie pytanie, jakie relacje duchownych. Świetnie widać to w trylogii Podlaskiej w filmach Jacka Brumskiego. U Pana Boga za piecem, za miedzą i w ogródku, jak to Ksiądz Proboż z tym duchownym prawosławnym też tam o różne wpływy w królowym moście tej filowej, fil, filmowej miejscowości ze sobą walczą. Proszę Państwa, Pani Profesor Małgorzata Durydiwka z mojego wydziału zestawia wielkości mniejszości narodowych i etnicznych w województwie Podlaskim. Proszę zauważyć, że no tą społecznością, która dzisiaj pozostaje jakby bez konkretnych przedstawicieli jest społeczność żydowska, no ale przede wszystkim to bardzo duża społeczność białoruska, litewska, troszeczkę mniejsza ukraińska i... Tatarska. Zapraszam zatem, abyśmy śladem, chociaż krótkim tych poszczególnych nacji, mniejszości narodowych i etnicznych, właśnie proszę Państwa, wyruszyli. Białorusini, którzy zamieszkują przede wszystkim obszar Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Bielskiego. Hajnówka, Narewka czyże Orla to są te gminy, gdzie proszę Państwa, język białoruski pozostaje językiem, E, zarówno w nazwach miejscowości, dlatego że prawo tam, gdzie występują mniejszości na to pozwala, ale pozostaje także językiem nauczanym w miejscowych szkołach, z którego między innymi dzieciaki, młodzież mogą zdawać egzamin. Białorusini, którzy zamieszkują na terenie Polski, to przede wszystkim wyznawcy prawosławia. Stąd wielość cerkwi na tym terenie. Wrócę jeszcze na chwilkę do mapy i fakt, że w tym pasie pomiędzy kleszczelami, hajnówką a Bielskim Podlaskim możemy znaleźć wiele mniejszych wsi, wioseczek, miejscowości, gdzie w każdej będzie cerkiew, a Kościół Rzymskokatolicki będzie tak naprawdę parafia w jednej z na kilka miejscowości. W samej hajnówce znajdziemy Muzeum Kultury Białoruskiej, znajdziemy, proszę Państwa, restauracje, które serwują dania. Tej kuchni pogranicza polsko-białoruskiego, a jak Państwo spojrzycie na działalność historyczną, to różnego rodzaju towarzystwa, zespoły, zrzeszenia, też jak najbardziej właśnie, proszę Państwa, tutaj działają i funkcjonują. Z kolei Litwini to społeczność, jak już było pokazane, około 10 tysięczna, która zamieszkuje północną część województwa podlaskiego, a tak naprawdę ziemię sejneńską. My używamy określenia Mała Litwa, mówiąc o terenie administracyjnego powiatu sejneńskiego, a tak naprawdę, mówiąc, że Litwini stanowią jedną trzecią mieszkańców Sejn, a większość w miejscowości Puńsk, położonej już właśnie bardzo blisko tego pogranicza polsko-litewskiego. Puńsk położony przepięknie nad jeziorami i to, co jest charakterystyczne, to do dnia dzisiejszego zachowanie takiej tradycji sztuki ludowej. Właśnie w galerii Stara Plebania, która znajduje się obok kościoła parafialnego w Puńsku, tą właśnie dawną sztukę litewską, kapliczki, świątki, też można, proszę Państwa, zobaczyć. Puńsk położony nad jednym z jezior. Kościół, który jest kościołem rzymskokatolickim, bo Litwini są katolikami, ale oczywiście msze w języku litewskim. Kazania są tam, proszę Państwa, Odprawiane, a z racji tego, że zbliża się pora obiadowa, no to bezczelnie pokażę Państwu takiego dorodnego, wspaniałego kartacza, który rzeczywiście wywodzi się z pogranicza polsko-litewskiego. Te kartacze spotkamy dzisiaj na całym Podlasiu i bliżej granicy białoruskiej, w restauracjach warszawskich, ale kartacze, tak zwane cepeliny, jednak są charakterystyczne dla pogranicza polsko-litewskiego. A kiedy pojedziemy do Wilna, to starzy Wilniacy, gdy z grupami jesteśmy w jednym z hoteli, mamy kartacze na kolację, to już nam przygrywając i opowiadając wileńskie historie, no przekażą, ile to trzeba wódeczki wypić, żeby mieć warstwę podkartacza i nadkartacza. Ale to już mówię z takim uśmiechem. No i wreszcie, proszę Państwa, to zróżnicowanie województwa podlaskiego, to także zróżnicowanie religijne. I fakt, że w skali Polski mamy tutaj największe skupisko ludności prawosławnej. Około 300 tysięcy. Oczywiście największym ośrodkiem pozostaje Białystok, ale także miejsca tak zwanych staroobrzędowców, czyli tych prawosławnych, którzy zostali przy dawnym rycie, czy chociażby właśnie wyznawców islamu, a więc Tatarów. Moi drodzy, i dosłownie w paru słowach przeskoczę wątek Unii Brzeskiej, bo to troszeczkę inna tematyka, ale pokażę zróżnicowanie podlaskich cerkwi, przepięknych świątyń, cerkiew, kryjakon, dom boży, ale mówi się o tym, że kopuły cerkwi swoim kształtem mają przypominać płonące świece, bo świeca w rozumieniu teologii prawosławia oznacza przychodzącego spawiciela, a ilość tych kopuł ma nawiązywać do cnót boskich, do sakramentów, czy do liczby apostołów. Cerkwie, które są bardzo różne, dawne, drewniane, kolorowe, ale i cerkwie współczesne, które szczególnie na obszarach miejskich, w tych miejskich parafiach można zobaczyć, włącznie z cerkwiami modernistycznymi, tak jak chociażby Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce który być może jest znany Państwu z festiwali muzyki cerkiewnych, a pozostaje największą przestrzennie cerkwią na terenie Polski. Tak wyglądają proszę Państwa cerkwie współczesne, ale oczywiście to także cerkwie, które są ważnymi miejscami pielgrzymkowymi, tak jak chociażby święta Góra Grabarka. Położona niedaleko Siemiatycz, gdzie czczona jest ikona Chrystusa przemienionego, tak zwanego spasa i zbawnika, a wokół mamy górę krzyży. Krzyży, które pielgrzymi przybywając na obchody święta spasa, Chrystusa przemienionego według kalendarza juliańskiego 19 sierpnia zostawiają, a wcześniej obmywają się w studni, gdzie pozostawienie tych chusteczek. Yy, ma symbolizować pozostawienie grzechów i spraw doczesnych. Czy wreszcie, proszę Państwa, wspaniałe prawosławne monastyry, tak jak supraś, który przez wieki pozostawał jednym z najważniejszych ośrodków, no wtedy można by powiedzieć, że bazylianów na ziemiach polskich, I aż trudno uwierzyć, że cerkiew, na którą Państwo patrzycie dzisiaj, to cerkiew odbudowana po zniszczeniach na koniec wojny, odbudowana dopiero w latach 90. a gorąco polecam to supraśla wybrać się, no może nie teraz, kiedy mamy wysoki poziom pandemii, ale może wiosną przyszłego roku, aby zobaczyć, jak we wnętrzu tej świątyni wspaniale powstają ikony, jak są właśnie teraz na jej poszczególnych ścianach, filarach właśnie rozpisywane. Wreszcie, moi drodzy, na koniec, wątek kultury żydowskiej. A więc Judaika na Podlasiu to oczywiście Tykocin, który pozostawał po Krakowie największą gminą żydowską, kachałem, wspólnotą, i świadkiem tego jest potężna synagoga z XVII wieku, obecnie będąca filią Muzeum Podlaskiego, a w niej zachowana ołtarzowa szafa, czyli tak zwany Aron Hakodesz, oraz Bima, która stanowiła, proszę Państwa, miejsce rytualnych modlitw. Przepięknie to wszystko razem, Połączone. I można by było tej wielości opowiadać dalej. To jeszcze nie koniec, bo za chwilkę jeszcze zilustruję wątek tatarski, dosłownie w paru minutach, ale do tej beczki miodu jeszcze, proszę Państwa, malutka łyżeczka dziegciu. A mianowicie, biały stok, biała siła, czarna pamięć. Książka Marcina Końskiego z 2019 roku, która pokazuje, proszę państwa, że z jednej strony miasto w którym ta wielość jest bardzo widoczna, transparentna, bo to tam rodził się język esperanto, to tam przez wieki obok siebie mieszkały kultury, dzisiaj jest miastem, o którym czasem się mówi, że jest miastem bez pamięci, bo środowiska kibolskie, bo środowiska narodowe, bo daleko postępujący antysemityzm przygrywają gdzieś, przykrywają, przepraszam, właśnie to, co jest walorem miasta. Zgłaszam to tylko jako głos w dyskusji, polecając Państwu lekturę i taką dyskusję, taki otwarty umysł na to, jak dzisiaj ta pamięć o wielości właśnie wygląda. Ale nie mógłbym zakończyć inaczej, jak nie zaprosić Państwa do chyba jednego z najpiękniejszych miejsc na Podlasiu, niewielkich wiosek, do Bochonik i do Kruszynia, które są miejscami życia społeczności. Tatarskie. Tatarów, którzy przez wieki, proszę państwa, byli żołnierzami, przybyli na tereny Polski najprawdopodobniej przez księcia litewskiego Witolda, służyli w trokar, brali udział w wielu polskich bitwach aż nawet do czasów marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w jego oddziałach oddziały tatarskie ułani, bo to jest jazda tatarska, mieli bunczuki w klapach, proszę państwa, mundurów. Ale to, co istotne, to, że w XVII wieku zapanował, proszę Państwa, moment tak zwanej dziury budżetowej. To nic nowego. Dziura budżetowa nie jest wynalazkiem nowym. I to wówczas król Jan III Sobieski postanowił w ramach niewypłaconego żołdu oddać Tatarom, proszę Państwa, ziemię tak zwanej dawnej Grodzinszczyzny. Dzisiejszego pogranicza polsko-białoruskiego i proszę zobaczyć, jak wiele tych wsi było. I tam chorągwie tatarskie mogły się osiedlać. Miejscowościami do dzisiaj zamieszkanymi przez Tatarów po polskiej stronie pozostały właśnie bochoniki i Kruszyniany. A w nich stojące do dnia dzisiejszego meczety. Ktoś powie, już mówię, od godziny to bajki opowiadam. Jakie meczety? Przecież to z zewnątrz jak kościół wygląda. Bo rzeczywiście, meczet w Kruszynianach przypomina swoim kształtem i wyglądem wiejski kościółek, a meczet w bochonikach prawosławną świątynię. Ale gdy wejdziemy do środka, do sali modlitwy dla mężczyzn, to zobaczycie państwo podwyższenie, z którego imam, a więc duchowny prowadzi modlitwy i specjalną wnękę, czyli mihrab i mimbar, bo tak nazywają się dwa elementy, która kieruje budynek jako budowlę orientowaną w stronę mekki. Tatarzy to wyznawcy islamu, ale to jednocześnie ci, którzy mówią o sobie, że od wieków są Polakami. Niestety, czasem, właśnie w ramach trochę tego, o czym powiedziałem w kontekście Stoku, wrzucani do jednego worka z islamskimi terrorystami. Kilka lat temu meczet w Kruszynianach został pomazany obelżywymi napisami. Ale oni mówią o sobie, przecież my żyjemy tu od wieków. Przecież jesteśmy Polakami mówią o sobie, że najpierw zajmowali się służbą w wojsku, a potem, kiedy między innymi osiadli w Kruszynianach, to w pobliskich Krynkach zajmowali się produkcją, czyli garbarstwem skóry. I wówczas, proszę Państwa, Dżemil, a więc opiekun meczetu w Kruszynianach, wzdycha i mówi, a więc przez wieki i tak, i tak Tatarzy garbowaniem skóry się zajmowali. Nie byłoby chyba Kruszynian, gdyby nie pani Dżeneta Bogdanowicz. Dżeneta, która jest tatarką pochodzącą z Wielkopolski, z okolic Piły, ale przybyła do Kruszynian w rodzinne strony swojego męża. I ktoś kiedyś kilka lat temu napisał, zresztą zacytowałem to w swojej książce, gdzie pisałem o kuchni regionalnej Podlasia, takie zdanie. Że diabeł mówił tam dobranoc, bo to dosłownie koniec świata, trzy kilometry do granicy białoruskiej, ale to Genetta zaczęła mówić dzień dobry. I ona odmieniła oblicze Kruszenia. Powstała, no właśnie, mówię w czasie przeszłym, tatarska jurta, Gospodarstwo ro, turystyczne, przepraszam, państwa Bogdanewiczów które stało się i Muzeum Kultury Tatarskiej, ale i przede wszystkim miejsce, gdzie Geneta, sięgając różnych rodzinnych przepisów, zaczęła serwować dania kuchni tatarskiej. Niestety, tatarska jurta spłonęła dwa lata temu, to zdjęcie po prawej stronie to jest stary obraz jurty, zdjęcie na dole to zdjęcie świeżo po pożarze, który wybuchł w ostatnią noc z kwietnia na maj. No i znów, oczywiście w mediach było wiele domysłów, może podpalenie, może jakieś porachunki. No nie, po prostu zwarcie instalacji elektrycznej. Ale ta społeczność rodziny Bogdanewiczów, która straciła swój dobytek, Janetta została, jak to sama mówi, w okularach i w kapciach, Otrzymała bardzo wiele dobra. Wśród pierwszych dni ludzie przybywali, pomagali, no i dzięki temu stanęła nowa jurta. Kiedy rozmawiałem z Genetą, będąc na Podlasiu, ten niecały miesiąc temu, to mówi, no Panie Piotrze, jeszcze trochę. Mamy stan surowy, gotujemy cały czas, bo korzystają z życzliwości gminy tatarskiej i w jej budynku przygotowują potrawy. Tak wygląda ten budynek gminy tatarskiej. Część z niego została dzisiaj oddana, jakby wydzierżawiona właśnie tatarskiej jurcie, ale chociażby w środku jest też na przykład sala do rytualnych obmyć, no bo zmarli Tatarzy e, muszą być jak najszybciej pochowani. Wystawa strojów tatarskich, ale przede wszystkim Potrawy kuchni tatarskiej. Pora obiadowa, więc sprzedaję Państwu po tych kartaczach kolejny pomysł na menu. To bardzo wiele, proszę Państwa, różnego rodzaju pierogów, zarówno na zimno, jak i na słodko. Te na słodko to manty, te, które są. Pierogami, proszę Państwa, pieczonymi, to także inne, ale także dania takie jak belysz, inaczej, proszę Państwa, belusz. Wreszcie Pierykaczewnik, taka listkowa potrawa wielowarstwowa. ta wpisała ją na listę potraw unijnych i to sama jest jakby właścicielem zastrzeżonego znaku towarowego, ale chociażby kryszonka. Czyli potrawa tatarska jednogarnkowa, bo wiele tych potraw bierze swoje źródło na stepach, gdzie życie nie było łatwe. Więc jak już jedzono, to jedzono tłusto, jedzono dobrze, aby mieć siły na dalszą egzystencję. A Geneta troszeczkę te potrawy do polskich realiów dostosowała, chociażby sos tatarski, który przez nią jest przygotowywany na bazie polskich ziół i dostępnych składników powstaje, czy chociażby właśnie pierogi, które Państwo tu widzicie, czy rosół z takimi tatarskimi pierożkami w środku. Narobiłem, proszę Państwa, smaku, ale smak Tatarów to także smak ich kultury, muzyki, tańców, zespołu buńczów, ale wydarzeń, które od lat Genetta organizuje, czyli tak zwanych świąt, święta w Kalendarzu muzułmańskim to Bajramy i rzeczywiście one skupiają Tatarów, którzy do Kruszynian, do swojej gminy religijnej przybywają, ale to także wakacyjne święto Sabantuj tak zwane święto plonów, które co roku w Kruszynianach Dżeneta w ostatnich latach organizowała, zapraszając Tatarów z różnych części Europy. Moi drodzy, dzisiaj, no w tym roku ono się nie odbyło niestety ze względu na pandemię. I kończę. Zapraszając Państwa do Krynek, a więc miejscowości gminnej nazywanej trochę Paryżem Podlasia, bo z jednego ronda mamy 12 zjazdów, więc niektórzy ten gwiaździsty układ Krynek, proszę Państwa, nawiązują do pa paryskich placów. W Krynkach obok siebie spotykali się katolicy, prawosławni, Żydzi i Tatarzy. I wiecie co mówiono? Że przecież żyli jako bracia. Jedni i drugich zapraszali na święta religijne, zapraszali na obchody religijne. Przecież u muzułmanów w piątek, u Żydów sobota, u katolików niedziela. I wiecie, co oni w pewnym momencie mówili? Że jak się tak wszyscy gościli zapraszali, to nie było kiedy pracować, no bo tak niegdyś to wyglądało. Moi drodzy, zostawiam Was z tym widokiem krynek, których układ gwiaździsty to czas Antoniego Tyzenhausa z czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale żeby pokazać, że tak może powinien wyglądać ten nasz świat. Nie jako jedna prosta droga, ale właśnie jako wielość różnych połączeń i możliwości. A wielo, wielorozumienie, wieloreligijność są na to odpowiedzią. Przywołuję raz jeszcze na koniec słowa pani profesor Joanny Angiel, że Podlasie, w ogóle ten wątek mniejszości, to sztuka życia razem, choć czasem tak różnie. A gwarantuję Państwu, że ich poznanie, odkrycie może być naprawdę świetnym powodem dla migracji turystycznych, do których Państwa zapraszam, a mam nadzieję, że nasze wirtualne spotkanie jest ku temu dobrym przyczynkiem i punktem wyjścia. Życzę Państwu dużo zdrowia, dużo dobrej energii na te niełatwe dla nas dni i raz jeszcze dziękuję władzom dzielnicy, pracownikom urzędu, dzięki którym to nasze spotkanie jest możliwe. Do usłyszenia za chwilę w sesji pytań i odpowiedzi. Szanowni Państwo, witam Państwa więc po tej krótkiej przerwie. W sesji krótkich pytań i odpowiedzi. Po naszym spotkaniu, za które raz jeszcze dziękuję, pojawiły się dwa wątki. Ukryta Sowa pyta nas, którą miejscowość można polecić na krótki weekendowy wyjazd, by poznać Polski Tygie. No tutaj tych tras może być co najmniej kilka. Jeżeli południowe Podlasie, to proponowałbym wędrówkę właśnie przez wspomniany Liw, Węgrów, Sokołów w stronę Drohiczyna, a stamtąd można wybrać się na Świętą Górę Grabarkę, czy w okolice właśnie Hajnówki i Puszczy Białowieskiej. Natomiast jeżeli chodzi o tą środkową, czy północną część województwa, to trasą białostocką z Warszawy, dzisiaj 180 km do stoku to dwie godziny, znaczy no, z zachowaniem oczywiście zasad prędkości na drodze, ale jest to droga szybkiego ruchu przez Tykocin, do Białego Stoku, które możemy uczynić naszą bazą noclegową, bo wielość hoteli w mieście, apartamentów jest dzisiaj bardzo duża i na bardzo dobrym poziomie. Tam polecam centrum edukacyjne Ludwika Zamenhofa, gdzie postać tego twórcy języka esperanto możemy poznać, Szlak Białostockich Świątyń, a stamtąd właśnie pojechać do przepięknego Supraśla, tam oczywiście też można spać w uzdrowisku i odwiedzić wspomniane Kruszyniany, czy Krynki i Bochoniki, więc gorąco chociażby te dwie trasy polecam. Pan Robert pisze o tym, że w wykładzie wspomniałem o wielokulturowości Warszawy. Czy mógłbym w skrócie przedstawić krótką trasę wielokulturową w stolicy? Szanowni Państwo, no tych tras może być kilka. E, może być to po pierwsze Warszawska Wola, a więc sąsiad dzielnicy Bemowo, gdzie możemy rozpocząć od Cerkwi Prawosławnej Jana Klimaka przy ulicy Wolskiej. No pierwotnie tym Kościół Prawosławny znajdował się troszeczkę bardziej na zachód, odwiedzić kościół ewangelicko-reformowany w Alei Solidarności, ale także zajrzeć na wolskie cmentarze, które są, właśnie tak jak powiedziałem, mamy cmentarz tatarski, i cmentarz ewangelicki, i cmentarz żydowski. To także prawy brzeg rzeki Wisły, gdzie znajdziemy oczywiście Sobór Katedralny Świętej Marii Magdaleny, ale proszę Państwa, też takie nowe punkty na tej mapie wielokulturowej, chociażby, Meczet tatarski, który mamy przy ulicy Wiertniczej, drugi meczet w Warszawie, przy dworcu zachodnim, ale wreszcie najnowsza, najmłodsza cerkiew prawosławna, uwaga, miniaturka świątyni ze Stambułu, Sofii, świątyni mądrości Bożej, a więc cerkiew, która powstaje przy wyjeździe z Warszawy w stronę Piaseczna przy ulicy Puławskiej. Do tego oczywiście Muzeum POLIN, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Historii Warszawy na północnej pierzei stołecznego rynku, rynku Starego Miasta, ale też na przykład na ulicy, zawsze mylę, czy to Lechicka, czy Lechowska, ale w każdym razie na Warszawskiej Ochodzi. chyba ulica Lechicka, niewielkie muzeum ikon, które przez społeczność prawosławną też jest prowadzone. Więc wątków jest naprawdę wiele. Życzę dobrego zwiedzania. Raz jeszcze dziękujemy.